Cześć, witajcie, z tej strony Alawian. Witam was w pierwszym odcinku z gry Pokémon Showdown. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to internetowy symulator bitew Pokémon. I istniał już od wielu, wielu lat i community stworzyło dość, powiedziałbym, zbalansowane środowisko z podziałem Pokémonów według ich relatywnej mocy na tak zwane tiery, czyli jeżeli wystawiamy Rayquazę, to nie musimy walczyć z, nie wiem, Pikachu. Czy może raczej odwrotnie. Jeżeli wystawiamy Pikachu, nie musimy się bać, że trafimy na Rayquazę, która nas po prostu rozniesie. No dobra, to tak w dużym skrócie. Dzisiaj będziemy grać w tierze UU, czyli Underused, czyli na polski to będzie rzadko używane. Bo tiery są podzielone przede wszystkim według tego, jak popularne są Pokémony. Czyli jeżeli jakiś Pokémon jest bardzo często używany w tierze, w którym jest, to może skoczyć do wyższego, a jeżeli tam jest bardzo rzadko używany, to może spaść z powrotem. I tak dalej. Dziś będziemy używać tej drużyny, której autorem jest Pak. Umieścił ją na forum. Oczywiście link będzie w opisie. Lekko zmodyfikowana, ponieważ w tej chwili testowany jest Crowdaunt, czy nie jest za mocny w tierze, w którym jest. Czasami jest tak, że Pokémon jest za słaby na wyższy tier, a za mocny na niższy, więc umieszcza się go w tak zwanym borderline'ie, czyli tak jakby ban liścia. Oczywiście dalej można go używać wyżej, ale po prostu nie jest na tyle często używany tam, żeby się tam samemu utrzymać, a niżej po prostu zabija wszystko. W każdym razie, nasz team to Mega Beedrill. Dla tych, którzy przygodę z Pokémonami skończyli za podstawówki, powiem w skrócie, że w tej chwili istnieje taka mechanika, że Pokémony mogą mega ewoluować, czyli jeden Pokémon na drużynę w trakcie bitwy który trzyma odpowiedni kamień, może się przemienić w tak jakby potężniejszą formę. To zobaczycie, jak to dokładnie działa w trakcie bitwy. To zazwyczaj się wiąże z nową umiejętnością, trochę lepszymi statami i tak dalej. Z jakiegoś powodu Shiny Megabidry się nie wyświetla tutaj, ale w bitwie jest normalnie. Dalej mamy Fletchindera, który ma za zadanie przede wszystkim wykończyć drużynę, którą cała nasza drużyna ma doprowadzić do tego, żeby to, co mu zagraża, zostało wyeliminowane, tak żeby mógł spokojnie wykończyć. Jeszcze powiem dwa słowa o ruchach. Mamy U-turn, czyli zadajemy obrażenia i zmieniamy Pokémona. Poison Jab, czyli po prostu silny atak. Drill Run przeciwko typom stalowym przede wszystkim, które normalnie śmieją się z Mega Beedrilla, bo nie może im nic zrobić. No i Protect, żeby bezpiecznie Mega ewoluować, ponieważ Beedrill jest koszmarnie wolny przed Mega Ewolucją i ponieważ szybkość jest obliczana w turze Mega Ewolucji na podstawie tego, jaką ma przed Mega Ewolucją, to w ten sposób możesz sobie zabezpieczyć, że w następnej turze będzie szybszy i użyję tego chociażby, żeby się wydostać i nie oberwać. Fletchinder nie ma przedmiotu, ponieważ ruch Acrobatics ma podwójną moc, jeżeli nie trzyma się żadnego przedmiotu. To podnosi jego atak, żeby mógł zabijać naprawdę skutecznie. Rust regeneruje zdrowie, żeby przeciwko jakimś tankom i tak dalej mógł się przygotować. No i to jest przeciwko fizycznym atakerom. Jeżeli ktoś nie wie, to podpalenie spławia ataki fizyczne, obrażenia z ataków fizycznych. No i bardzo mocna umiejętność, to znaczy w normalnych warunkach ataki latające tego Pokemona, czyli to i to w tym wypadku, mają większe priority, czyli są szybsze. Ataku, nawet jeżeli Pokemon przeciwnika jest szybszy, to jeżeli użyjemy takiego ataku, i tak zaatakujemy pierwsi.
Dalej mamy Magnetona. Choice Specs. To sprawia, że nasze ataki specjalne, każdy atak jest albo specjalny, taka ikonka, albo fizyczny, taka ikonka. Fizyczne atakują przeciwko obronie, specjalne przeciwko obronie specjalnej, no i oczywiście specjalne używają specjalnego ataku, fizyczne po prostu ataku. Choice Specs sprawiają, że nasze ataki specjalne są o połowę mocniejsze, ale nie możemy zmienić ruchu po tym, jak zaatakujemy, dopóki Pokémon nie zostanie tak jakby wycofany. Co ma oczywiście dużą zaletę i dużą wadę, ale generalnie te dodatkowe obrażenia są mu potrzebne. To standardowy set dla niego, jak już budujemy go pod atakera, czyli Thunderbolt i Flash Cannon dla obrażeń, Volt Switch dla obrażeń i analogicznie do Mega Beedrilla wyrzuca nam Pokemona, pozwala nam podmienić Pokemona po ataku i Hidden Power Grass, żeby przede wszystkim na Mega Swamperta, bo inaczej praktycznie nie bylibyśmy go w stanie dotknąć. Suicune jest przede wszystkim naszą ścianą, ma przyjmować na siebie hity. Mamy Scald, który jest prawdopodobnie najlepszym ruchem w grze, bo ma 30% szans na podpalenie i przy okazji dosyć silny. Jest dosyć silny. Roar. Jak mamy takiego wrogiego Fletchindera, czy cokolwiek innego, co się rozstawia, który chce po prostu przebiec przez nasz team, no to możemy go po prostu wyrzucić i powiedzieć mu, że nie. Rest dla regeneracji i Sleep Talk, żeby w trakcie snu móc coś robić. Jak ktoś chce, to niech sobie tam czyta, co poszczególne rzeczy robią. Staram się podkreślać ważne rzeczy. No dobra, już tak, żeby nie przedłużać. Leftovers dla pasywnej regeneracji. Tentacruel po to, żeby usuwać kamienie przede wszystkim. Stealth Rock, czyli takie coś, co zadaje obrażenia przy wejściu i to bardzo przeszkadza niektórym Pokemonom. Niestety biorą typ pod uwagę, więc taki Fletchinder traci połowę życia, jak tylko się pojawi. No i tam Scald już mówiłem, Knockoff usuwa przedmioty i Toxic Spikes analogicznie do Stealth Rocks. Tylko zatruwa. No i Crocodile, Knockoff, Earthquake, bo po prostu jest mocny. Pursuit, dzięki temu niektóre Pokémony możemy zabić, niezależnie od tego, co zrobią. No i też kamienie, które większość drużyn używa, bo są po prostu mocne. No dobra, ale przejdźmy już do samej bitwy. To jest nowe konto, nie grałem tutaj w tym tierze, więc mój ranking jest zerowy. I co widzimy? Dosyć niestandardowy team w tym tierze. Wydaje mi się, że jest po prostu z niższego, ale nie jestem pewien na 100%. Vertix... Wydaje mi się, że tak, to jest team deszczowy i widzę, że ma po prostu chyba 6 albo 5 typów wodnych. 5 typów wodnych, jeden lodowy. No, ten zmienia typ, ale można założyć, że zmienia go na wodny, bo ust będzie rozstawiał deszcz. Okej. Okay. Już widzę, że Crocodile nam się jakoś bardzo nie przyda. Może z nim zaczniemy, żeby rozstawić kamienie. Dobra. No on jest wrażliwy na wodne ataki, więc nie będzie miał większego zastosowania. No, tak jak się spodziewałem. Dobra. Zależało mi przede wszystkim, żeby ustawić kamienia. Fletchinder nam się chyba za bardzo nie przyda, bo jest częściowo ognisty i wszystko w jego teamie jest w stanie prawdopodobnie go zwanshotować. Bertik prawdopodobnie ma umiejętność Swift Swim, która podwaja mu prędkość w trakcie deszczu.
co oznacza, że będzie od nas szybszy. Przede wszystkim w tym momencie mi zależy, żeby zużyć, o właśnie, żeby zużyć tury deszczu, bo jak minął, to powinienem sobie móc poradzić dużo lepiej, bo cała drużyna jest po prostu stworzona tak, żeby dobrze działać w deszczu. Łyskasz. W ogóle nie miał przedmiotu, który przedłuża deszcz. Jak przyjemnie. Domyślam się, co on chce zrobić. Spróbuję go podpalić. Niestety nie wyszło. Na szczęście jestem stworzony tak, żeby móc wziąć fizyczne hity na siebie. Nie wiem, czemu drugi raz spróbował, jak już widział, że mam ROR. No ale cóż. Au. To bolało. No można się spodziewać, że... Spokojnie za nim. O Jezu, no właśnie. Tutaj trochę głupio zagrałem. To są generalnie Pokemony z tierów, w którym nie gram, więc do końca nie wiem, co one robią. Także czasami robię głupie błędy. Tak jak się spodziewałem, Suicune tak trochę blokuje cały jego team. Sleep Talk używa naszego losowego ruchu poza Sleep Talkiem, czyli albo Cold, albo Roar, albo Rest. Rest oczywiście odniesie porażkę, bo już i tak śpimy. Natomiast mam tak jakby 50% szans na coś użytecznego. I Rest zawsze zapewnia, że będziemy spać dokładnie dwie tury. Jakoś specjalnie mnie to nie boli. Tak jak mówiłem, przeciwnik nie za bardzo może cokolwiek nam zrobić. Lapras powinien... Lapras jest chyba wrażliwy na rok. Upewnijmy się. Tak, czyli Lapras już nie może wejść, chyba że uda mu się usunąć kamienie, bo od razu umrze. Spróbujemy go podpalić, albo po prostu zabić. Też działa. No przeciwnik niestety nie za bardzo ma cokolwiek, czy mógłby dotknąć Suicune. Jako że wiem, że pewnie to wygląda tak jakby legendarne Pokemony są takie przegięte. Nie jest tak. Niektóre legendarne Pokemony są przegięte, niektóre są do bani, niektóre są po prostu mocne. W tym przypadku przeciwnik po prostu nie przygotował się na niego i nie ma za bardzo co mu zrobić. Chyba jedyne co ma to ten piorun od Kasforma. No ale jak zobaczę go jeszcze raz, no to po prostu zmienię Pokemona. Co to robi? Nie za bardzo wiem, co to w ogóle chce tutaj działać. Aha, coś tam. No niestety tak trochę głupio trafiliśmy z pierwszą bitwą, bo przeciwnik używa dziwnej drużyny, no ale tak już czasami bywa. Próbował się chyba rozstawić, licząc, że użyje restu. Nie wiem. Koleś gra dziwnie. Ma dziwną drużynę i gra dziwnie, więc ta bitwa będzie niestety raczej przede wszystkim stratą czasu. Ale czasami tak bywa. Deszcz wzmacnia wodne ataki, więc teraz już nie zrobię aż tylu. Obrażeń. Tutaj jest trochę niebezpiecznie. Chyba powinienem był... Okej. Okay. Koleś robi dziwne rzeczy generalnie. To jest główny jego problem.
Dobra, może żeby to przyspieszyć, to zrobię tak. Bo jako, że magneton ma super efektywny atak, to będzie w stanie szybciej. No właśnie. Dziękuję bardzo, bo to było marnowanie czasu niestety i mojego, i twojego towarzyszu. Zagrajmy jeszcze jedną. Myślę, że postaram się zagrać 3 bitwy w każdym odcinku, ale zobaczymy, jak to będzie szło. Salamence jest bardzo groźny. Prawdopodobnie zacznie z Dawnfanem. Suicune znowu jest dosyć istotny. Głównie dlatego, że jest w stanie przyjąć na siebie Outrage od Salamence'a. Dobra, zaczniemy Crocodile'em. Super. Super effective. Nawet jeżeli spróbuje się stąd wynieść, to i tak oberwie. Więc powinno być dobrze. Nawet nie próbuję. Jeszcze lepiej. Dobra, to dosyć mocno by mi przeszkadzał ten Pokémon. Także jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się go pozbyć. Rozstawił Reflekt, który ograniczy tak jakby o połowę obrażenia od ataków specjalnych ode mnie, ale trwa tylko przez jakiś czas. Co ja myślę, że chcesz zrobić tutaj? Spodziewam się trawiastego ruchu. No, mam dwa Pokémony wodne, więc Tentacruel powinien móc przyjąć na siebie cokolwiek. Jeszcze inaczej. Dobra. Za bardzo nie ma co. Najbardziej prawdopodobne, że przeskoczy we Florges. Albo po prostu zostanie na miejscu. Nie pasuje. Critical myślę nie miał większego znaczenia w tym wypadku. Albo użyję tego samego, albo ataku trawiastego. Nie byłem na 100% pewien, ale spodziewałem się, że powinienem to przeżyć. I tutaj właśnie istotne staje się to, że mamy ten priorytet na atakach latających, bo dzięki temu mogliśmy się go po prostu pozbyć. Dawnfan. Od czego jest Suicune? Na szczęście mamy jak się pozbyć tych kamieni, to znaczy Rapid Spin na Tentacruelu, a ja będę musiał być ostrożny, bo nie ma wiele rzeczy, na których mogę go wrzucić przy tym HP. No trudno. O, super, podpaliliśmy. Myślę, że z jego strony pójdzie albo Wish, albo Aromatherapy, albo Toxic. W każdym wypadku powinienem móc w tym momencie się zakręcić. Moonblast. Na szczęście nie jest dla nas specjalnie groźny, więc i powinniśmy być szybsi. Miejmy nadzieję. Tak. Dzięki temu, że wiemy, że my byliśmy, że Tentacruel był szybszy, to wiem, że Mega Beedrill będzie też szybszy przed Mega Ewolucją. Co by poszedł? W zasadzie nic nie może przyjąć na siebie hita, więc
Jesteśmy w tej chwili w dosyć dobrej sytuacji. Dały nam się i pozbyć kamieni, i wprowadzić naszego Beedrilla, żeby mógł sobie bezpiecznie mega ewoluować. No, przeciwnik się nie śpieszy, niestety. Come on. Dalej jesteśmy w stanie to przegrać, bo... Ile ma Sigurd HP? 86. Nie jestem na 100% pewien. Okej. Okay. Jak sobie życzysz. Spodziewał się, że będę się spodziewał, że użyję ruchu Ice Shard, który też ma... Też jest tak jakby przyspieszany, więc niezależnie od tego, że jestem od niego dużo szybszy, uderzyłby mnie pierwszy, ale to Donphan, więc wiem, żebym to przeżył. Także po prostu postanowiłem go zabić. Na 99% Dragon Dance z jego strony. O, super. Jest... defensywnym stalującym, czyli mającym wytrzymać hity wariantem. Czyli na szczęście nie jest dla nas dużym zagrożeniem. Tak przynajmniej wynika z tego, że użył tego ruchu. Mógłbym pewnie przeliczyć, ale tak, ma jeszcze leftovers, więc już w ogóle... Okej. Okay. Jestem pewien, co on kmini. Pewnie po prostu postanowił się wyleczyć. Ale to mi pozwala po prostu przeskoczyć Mega Beedrilla. Stąd pogonić. Wyleczy się, ale dalej umrze na hita z Poison Jab, bo jest... Mega Beedrill naprawdę mocno atakuje. A on nie za bardzo ma cokolwiek, co mógłby przyjąć dwa ataki na siebie. No i jest super efektywny przeciwko Flurges. No może poza tym, bo... Po prostu zrobię tak. Nie powiedziałbym, że się tego spodziewałem, ale też jakoś bardzo mnie to nie boli. Chcę mieć kamyki. Super. Jeszcze mam szansę się pozbyć itema. Jeszcze lepiej. Jestem niestety szybszy. Rust sprawia, że traci typ latający, więc mógłbym go uderzyć trzęsieniem ziemi, ale niestety nic z tego, bo jestem od niego szybszy. Prawdopodobnie tego nie przeżyję. Może nie powinienem był tego robić. No, muszę pójść w Sukiena i po prostu wystalować jego rustę. Ma ich jeszcze 13 teoretycznie, ale umiejętność Suikona sprawia, że za każdym razem zużywa 2. Więc niestety.
Ależ to upierdliwe bydle. Myślę, że w tym odcinku będą tylko dwie bitwy ze względu na ich naturę. Ten Intimidate mu bardzo pomaga. Pozwolę sobie zaryzykować. Ne, niestety. Możliwe, że mnie teraz pokona jego Beedrill, chociaż nie powinien. Ale to mi pozwala. Myślę, że powinien w tym momencie zabić. Tak. Awesome. Ok, w tym momencie myślę, że wygrałem. Po kamieniach Drill Run spokojnie go zabije przy mega ewolucji. Nie, nie użył protekta z jakiegoś powodu, więc. Dobra. To będzie na tyle na dziś. Tak niestety trafiłem, że musiałem się poprzebijać przez parę ścian w tym odcinku, ale to nie jest tak, że każda bitwa tak wygląda. Na szczęście wygraliśmy obie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tą grą to i ogólnie competitive Pokemonami, to jest dużo poradników i tak dalej w internecie. Także można sobie poczytać. Ja też pewnie będę w którymś momencie robił serię tak jakby edukacyjną, gdzie będę tłumaczył co i jak działa i tak dalej. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawcie komentarze. A ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.